Na całym świecie pojawiają się tajemnicze dźwięki i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą. Teorii jest wiele, a większość z nich zebrał w swoim materiale Paweł Naruszewicz. Można by uznać, że to internetowy żart, gdyby nie fakt, że zjawisko jest globalne. To ten Kijów to zapoczątkował wszystko. Pierwsze nagrania pochodzą z sierpnia ubiegłego roku z Kijowa i Baku w Azerbejdżanie. Tam wzbudziły zainteresowanie. Kiedy sieć została zalana kolejnymi nagraniami, sprawę zaczęły opisywać media. A w niektórych zakątkach świata zainteresowały się nią oficjalne władze. Spójnej i przekonującej teorii wciąż brak. A pytania wciąż rozbrzmiewają.